Dzień dobry, a my przenosimy się dzisiaj daleko, daleko stąd, nad Zatokę Gwinejską, do Nigerii. Tam jest nasz gość. Niegdyś zasiadał w Radzie Osiedla Olechów Janów, był łódzkim radnym, był polskim posłem, był też kandydatem na prezydenta Łodzi, a dzisiaj mierzy zupełnie, zupełnie wyżej. Kandyduje, właściwie chce kandydować na prezydenta Nigerii, John Abraham Godson. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie i witam rodaków. Panie pośle, to dlaczego chce pan być prezydentem Nigerii? Jak pan zapewne wie, około 5 lat temu przeprowadziłem się do Nigerii, aby pomóc w odbudowie, głównie przez inwestycje, działalność gospodarczej, praca na roli i tak dalej. Ale będąc tutaj przez tych ponad 4 lata, doszedłem do wniosku, że potrzebna jest systemowa zmian. Ci sami ludzie rządzą od przeszło 50 lat bez zmian. Młodzi ludzie starają się, robią wszystko, żeby wyjechać na zachodzie. No i nie może być tak dalej. W mojej ocenie potrzebna jest przywództwa, który rozumie, co to z tą rozwoju. A mój pobyt w Polsce pokazało mi, że transformacja jest możliwa, że takie zmiany jest możliwe. Polska jest świetnym przykładem takiegoś właśnie transformacji, odbyciem biednym postkomunistycznym krajom do obecnie 6. gospodarka Unii Europejskiej, 23. gospodarka świata. No o pana związkach z Polską sobie porozmawiamy za chwilę. Bardzo szybko podjął pan tę decyzję, bo wybory prezydenckie w Nigerii dopiero za 2 lata. Widzę, że złapaliśmy pana w trasie. Czy to już jest podróż związana z kampanią prezydencką? Jeszcze nie, ale ważne jest podać takie informacje wcześniej, głównie dlatego, że Nigeria to nie jest Polska. Polska penetracja internetowa jest ponad 80%. W Nigerii jest tylko 20%. To jest ponad 200-milionowy kraj, a więc zanim informacja dotrze do wyborców, zanim przekonam wyborców do mój program i to, co ja bym chciał zrobić, potrzebne jest naprawdę długa czas, a więc tak naprawdę kampania tutaj trwa 3-4 lata. Rozumiem. No, wzbudził pan zainteresowanie mediów w Polsce. Pytanie, czy media w Nigerii zareagowały jakoś na te pana deklaracje o starcie w wyborach w 2023 roku? Czy John Godson w Nigerii jest już rozpoznawalny jako kandydat na prezydenta? Jeszcze nie. A tak na marginesie, media w Nigerii działa trochę inaczej. O ile media w Polsce czy w krajach rozwinięte szukają niezależnie informacji, w Nigerii, jeżeli nie zapłacisz dziennikarzom, to nic o tobie nie piszą. To znaczy, że pan będzie płacił dziennikarzom, żeby o panu mówili? Nie zamierzam to zrobić i to jest jeden z tych rzeczy, które ja chciałbym zmienić, bo wszystko tutaj, chciałbyś, żeby policja interweniował, płacisz za to, tak? Chciałbyś, żeby urzędnik coś zrobił, płacisz za to, więc korupcja została zinstytucjonalizowana. I to jest między innymi te zmiany, które chciałbym tutaj dokonać. Myślę, że z czasem sami będą przychodzić i zrozumieją, co to znaczy niezależne dziennikarstwo, a nie, że kupię dziennikarz i pisze wtedy fajnie o mnie. No, zanim będzie pan kandydował, musi pan przekonać członków partii Kongresu Wszystkich Postępowców. Z tej partii, zdaje się, wywodzi się obecny prezydent Nigerii, Muhammadu Buhari. Czy zamierza pan też z nim jakoś rozmawiać, żeby, nie wiem, może jakoś pana poparł w następnych wyborach? Jak pan zamierza tę drogę do kandydowania przebyć?
Na pewno będą szerokie konsultacje, na pewno będę się starał przekonać i członkom partii oraz obecnych rządzących o mojej kandydaturze, chociaż muszę od razu powiedzieć, że jako osoba, która przychodzi, aby coś zmienić, osoba, która przychodzi i na kanwie to, że to, co dotychczas jest, jest niedobre. Pan może wyobrażać, jakie będą tą drogę. Zanim wyłaniamy kandydat na prezydenta, robi się prawybory. I te prawybory wewnętrzne partii decyduje o tym, kto będzie kandydatem. Będę się starał z moim programem, z moją osobą przekonać członków partii, aby wystawić mnie jako kandydata na wyborach prezydenckich 2023 no, roku. Pana były kolega z PSL-u, Janusz Piechociński, zadeklarował, że pomoże panu tutaj w materiałach promocyjnych w Polsce. A może by warto zacząć na przykład od Nigeryjczyków mieszkających nad Wisłą? Może tutaj miałby pan łatwiej? Nie, to znaczy tak, ich wsparcie moralne oczywiście jest mile widziane, w ogóle cały diaspora nigeryjski, ale w Polsce jest tylko około 4-5 tysięcy Afrykanów, z którego około 2 tysiące to są Nigeryjczyków. W porównaniu do kraju, który ma ponad 200 milionów, to jest niewiele, ale każda wsparcia jest mile widziane. Chciał pan być kiedyś prezydentem Łodzi. Większe wyzwanie to chyba bycie prezydentem najludniejszego kraju w Afryce niż jednego z większych miast w Polsce, prawda? Oczywiście, oczywiście. Łódź jest no, to jest homogenicznym tworem, mniejszy niż Nigeria. Nigeria to jest, tak jak powiedziałem, ponad 200 milionów, ponad 100 różnych grup etnicznych, kilkadziesiąt języków, islam, chrześcijaństwo i tak dalej, więc jest bardziej skomplikowane. Ale tutaj dla mnie najważniejsze jest to, żeby popchnąć Nigerię do przodu, gdyż mamy wszystko, co potrzebne. I pogoda, zasoby naturalne, zasoby ludzkie, wszystko jest, tylko mamy, jakby nie mamy to, co jest najważniejsze, a więc przywództwa dobre. A jak pan myśli, czy fakt, że zasiadał pan w parlamencie innego kraju, w parlamencie Polski, będzie odbierany jako atut dla Nigeryjczyków, czy raczej taki powód do no, zwątpienia, że mamy kandydata, który no, służył kiedyś innemu narodowi? 2 lata temu zresztą mówił pan, że rozważa start w wyborach do Senatu w Polsce jako kandydat niezależny. Teraz nagle no, postanawia pan zostać prezydentem Nigerii. Czy jak mogą na to zareagować mieszkańcy Nigerii? Raczej pozytywne, gdyż jest odbierane pozytywne, że byłem pierwszy ciemnoskóry posła w historii Polski. To jest atut. Te doświadczenie europejskie jest atut, a więc człowiek, który mieszkał w Europie, który uczestniczył w procesie transformacji Polski, to są wszystkie atuty. Oczywiście niektórzy uważają, że polityka w Polsce to nie jest tak samo jak polityce w Nigerii, bo polityka w Nigerii jest bardziej bezwzględna. Można stracić życie, zabijają oponentów. A więc dla mnie to, o ile w Polsce jest bardziej takie cywilizowane polityki i można łatwo podjąć takie decyzje, o tyle potrzebowałem wiele, wiele, wiele miesięcy namysłu i zadawania sobie pytania, czy jestem gotowy umrzeć. I w momencie, kiedy odpowiedziałem na to pytanie, to byłem gotowy zadeklarować o kandydowaniu. W Polsce oponentów politycznych się dzięki Bogu nie zabija, przynajmniej nie dosłownie. A śledzi pan jeszcze polską politykę? Śledzę.
No właśnie, i co pan myśli o tej polityce? Jak ta nasza polska polityka różni się od tej nigeryjskiej? Już ustaliliśmy, że no w Polsce nie dochodzi do takich rękoczynów, ale jakie różnice, jakie podobieństwa pan dostrzega? Polityka jest polityka wszędzie. W Polsce jest bardziej ucywilizowane, są argumenty, nie ma, to znaczy wyniki wybory są akceptowane przez wszystkich, nie ma takie oszustwo wyborcze i to wszystko jest na przeciwieństwie w Nigerii. Wszystko w Nigerii jest pieniądze. Tak, kto ma pieniądze, kto jest w stanie kupić urzędników, ten ma władzę. I to jest to, co właśnie chcę zmienić. No, 2 lata to jeszcze sporo czasu, ale może już pan myśli nad konkretami, nad hasłem wyborczym, a może nad pierwszą podróżą jako prezydent. Jakie to byłoby państwo, albo no tak zapytam trochę podchwytliwie, jakie miasto by pan odwiedził jako pierwsze w kolejności? Jeżeli chodzi o program, oczywiście mój zespół pracujemy nad tym, ale mogę teraz zdradzić, że to będzie dotyczyło w głównym części inwestycja w rozwój zasobów ludzkich. Dlatego, że Nigeria nie może rozwinąć, jeżeli ludzie są nieproduktywne, bo inwestycja w zasoby ludzkie tutaj jest na bardzo niskim poziomie. Jeżeli chodzi o szczegółów, to poczekamy jeszcze, tak? Ten krok w inwestycje, zasoby ludzkie wykonuje pan jako społecznik, bo zdaje się, że buduje pan centrum kształcenia zawodowego w Nigerii. Tak, między innymi robię to jako społecznik, ale tutaj potrzebne jest systemowe zmiany. Bezpłatne na przykład, chciałbym wprowadzić bezpłatne edukacja, począwszy od szkoły podstawowej do doktorat. Stać Nigeria na to, to jest największym producentem ropy w Afryce. A więc to jest jeden z tych rzeczy. Modernizacja kraju. Kilkadziesiąt lat temu byliśmy na tym samym poziomie jak Chiny, a dzisiaj no, widać różnica. Widać różnica. Wielkie plany, wielka polityka. Nie tęskni pan trochę za Łodzią? Oczywiście, że tęsknię, bardzo tęsknię. Czego panu brakuje, jeśli chodzi o Łódź? Brakuje mi wszystko. Te łódzkie parki. Mój park na Janowie, czy góra Olechówki. Wszystko mi brakuje. Jedzenie. Ostatnio bardzo tęskniłem na święto. Ryba po grecku. Przyjaciół. Wszystko. No właśnie, tęskni pan za Łodzią, za Polską, za kulinariami. Zerknąłem na pana profil na Facebooku odnośnie tego centrum kształcenia zawodowego. Zorganizował pan zbiórkę pieniędzy i jako jedną z form podziękowań za wpłat oferuje pan obiad nigeryjski ugotowany w Polsce. To co by pan przyrządził swoim darczyńcom do jedzenia takiego, żeby mogli zakosztować kulinariów nigeryjskich? Są kilka gam potrawy, które można zoferować. Mogę zoferować to, co pan Donald Tusk z małżonką jedli, jak odwiedzili mnie u nas w domu. To jest jollof rice z sos z baraniną i moimoj. Można zrobić różne. Brzmi egzotycznie. Mamy ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo. Brzmi egzotycznie. No, wspomnijmy jeszcze, że wyjechał pan do Nigerii, żeby zajmować się swoim rancho. Co na tym rancho się znajduje? No i czy jest szansa, żeby na przykład pana tam odwiedzić? Bo zdaje się, że myśli pan o tym, żeby sprowadzać też turystów z Polski. Tak. Obecnie na rancho mamy głównie kozy oraz kury. Mamy też wylęgarnia.
obecnie mam menedżerów, którzy to zarządzają. Staramy się właśnie w Abudzie kolejne działalność rancha prowadzić, szkolenie się odbywają i tak dalej, i tak dalej. Co do turystyka, jesteśmy jeszcze troszeczkę jeszcze, ale wierzę, że dojdzie do tego, że Polacy będą przyjeżdżać do Nigerii na moim safari. No, a, czyli safari chce pan otworzyć. Tak. Okej, okay. A jakie są na to perspektywy, kiedy by to mogło nastąpić? Na razie nie będę mówił perspektywy czasu, bo to jest naprawdę bardzo duża inwestycja, a to wszystko też pieniądze chodzą, ale prędzej czy później to będzie. No i nie żal panu tak zostawiać tego rancha, tego safari, tych inwestycji na rzecz polityki w hotelu prezydenckim? Nie całkiem zostawiam biznes, cały czas będę miał. Mam zespół menedżerów, które zarządzają to. Będę nadawał to kierunek, ale ten biznes istnieje w pewnym kontekście ekonomicznym, kontekście społecznym i ten kontekst ekonomiczny, społeczny chciałbym po prostu zmienić. Jeśli nie wyjdzie z prezydenturą w Nigerii, rozważa pan powrót do Łodzi i spróbowania swoich sił znowu tutaj? Myślę, że Nigeria bardziej mnie potrzebuje niż Polska. Polska jest już bardzo rozwinięte, ludzie żyją dostatnie. Najniższa pensja w Polsce chyba to 2800 zł, a najniższa pensja w Nigerii to jest 300 zł, a niektórzy nawet nie stać, żeby to płacić. A więc będę odwiedzać Polskę, to jest też mój dom, mam przyjaciół, rodzinę i tak dalej, ale tutaj widzę, że jestem bardziej i to bardziej potrzebny. Mieszkańcy Janowa, Olechowa mogą być rozczarowani, no ale cóż, polityka teraz w Nigerii czeka, także życzymy wytrwałości w tej pracy, no i oczywiście zapraszamy ponownie do Polski, do Łodzi. John Abraham Godson był gościem Radia Łódź. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam rodakom.